Identyfikator podmiotu SCP-239. Klasa podmiotu Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-239 należy przechowywać w pokoju wyposażonym w jedno łóżko, jedno urządzenie EKG i mieszankę pentobarbituranu z... Pod żadnym pozorem nie wolno wypuścić SCP-239 z jej strefy przechowawczej. Ściany pomieszczenia pokryte są stopem telekilu i ołowiu. Tylko personel poziomu drugiego jest dopuszczony do kontaktu z SCP-239. Każdy personel znajdujący się w pobliżu strefy przechowawczej SCP-239 jest zobowiązany do używania hełmu z telekilu SCP-148. Właściwe nazwisko obiektu to Sir Guru Stefan Tortif. Pod żadnym pozorem nie można budzić obiektu. Każda osoba próbująca zbudzić obiekt zostanie zlikwidowana. Opis. SCP-239 wygląda jak 8-letnia dziewczynka o wzroście 1 metra i wadze 20 kg. Obiekt ma długie do ramion blond włosy. Oczy lśnią w szaro-zielonym odcieniu. Obiekt zdaje się emitować nieznane dotąd promieniowanie, nazwane... W niskim natężeniu jest ono nieszkodliwe, ale w wyższych ilościach jest zdolne rozkładać materię na poziomie subatomowym. SCP-239 posiada zdolność zrobienia wszystkiego, na co ma ochotę, dopóki jest przytomna. Na szczęście może mieć wpływ tylko na siebie i najbliższe otoczenie. Wszystko, co jest w stanie zobaczyć, jest w stanie zmienić. Nie należy jednak próbować sprawdzić jej maksymalnych możliwości. Jest zdolna do tworzenia i manipulowania żywą materią, przykładowo, kiedy osoba klasy D przypadkowo ją zraniła, zapragnęłaby jej nie było. Szczęśliwie, kiedy u obiektu wywołano poczucie winy, zapragnęła go z powrotem. Instynkt samozachowawczy SCP-239 czyni ją praktycznie nieśmiertelną, dopóki jest przytomna. Skóry obiektu nie można przebić niczym, z wyjątkiem SCP-148. W ramach kontroli zdolności obiektu powiedziano jej, że jest czarodziejką. Poza zwiększeniem jej morale sprawiło to, że wierzy, że nie jest w stanie wykonać niczego, co nie znajduje się na specjalnie przygotowanej liście zaklęć. Prawdopodobnie powstrzymało ją to od prób ucieczki. Należy jednak dbać o jej dobre samopoczucie, aby zapobiec jakiemukolwiek podświadomemu życzeniu krzywdy dla siebie lub innych. Geneza. SCP-239 trafia do fundacji niedługo po narodzinach. Około 3 godzin po jej narodzeniu szpital w niewyjaśniony sposób eksplodował. Prasa została poinformowana, że stało się to w wyniku wycieku gazu. Drużyna SCP została wysłana w celu poszukiwania anomalii. Jedyną żywą istotą, jaką znaleźli, była SCP-239. Przez następne 8 lat była wychowywana pod opieką fundacji. Obecnie obiekt znajduje się w stanie medycznie wywołanej śpiączki do odwołania. Decyzję wydał... SCP-239 przebywa na terenie 17. Notatka, 26 grudnia 2004 roku. Kto do diabła uznał pomysł powiedzenia jej o świętym Mikołaju i że jest tylko wymysłem za dobry? Teraz mamy kolejny, potencjalny SCP, którym trzeba się zająć. Ale nie możemy go złapać, bo jest magiczny! Raport doktora Cliffa. Moja analiza sytuacji doprowadziła mnie do zrozumienia, że SCP-239 to niezmiernie wysokie zagrożenie dla przechowalni i bezpieczeństwa. Pomimo, że dokonano kilku propozycji odnośnie używania jej do zabezpieczenia innych SCP, SCP-953 oraz inne muszą stanowić przypominajkę na temat ryzyka przecenienia zdolności Fundacji do kontroli SCP, które mogą modyfikować rzeczywistość. Dlatego też chciałbym przedstawić następującą propozycję. Sprzęt do przebijania zostanie stworzony z SCP-148, który jako jedyny jest w stanie przebić skórę SCP-239. Następnie zostanie wykorzystany do uśmiercenia SCP-239 podczas jej snu, kiedy jej moce są zneutralizowane. Z powodu niebezpieczeństwa przebudzenia SCP-239 i oporu przed terminacją, zalecamy, aby wybrany operator miał przy sobie również SCP-668, co zminimalizuje komplikacje. Jednym z niebezpieczeństw tej procedury jest możliwość, iż SCP-239 się obudzi i dostrzeże w operatorze przyjaciela lub dobrą osobę, przez co zmodyfikuje rzeczywistość, żeby ta odpowiadała. Z tego właśnie powodu
Chciałbym wykonać procedurę osobiście. Przegląd moich plików służbowych powinien wykazywać, iż mój... powinien dać mi możliwość wykonania operacji, nawet jeśli rzeczywistość ulegnie zmianie. Cliff.